polsku możesz mówić. Możemy po polsku. Może po polsku, okej. Jest przed nami Paweł Maślak, który przed chwilą wystartował na Copernicus Cup. Paweł, jak się czujesz? Czy przygotowałeś odpowiednio wysoką formę na ten sezon halowy? W 2015 roku zostałeś mistrzem Europy i czy teraz jadąc do Belgradu, do Serbii, jesteś w stanie obronić ten tytuł? Dzień dobry, dziękuję. Dneska jsem si vyhrál season best, that's good. Druhé místo, chtěl jsem vyhrát tady, dá se říct, skoro doma, protože tady je dráha ze Sopot, kde jsem byl vlastně vyhrál mistrovství světa. Ale já jsem spokojený, fakt jako dobře se mi běželo a dobrý čas. Jesteś jednym z najlepszych europejskich sprinterów i wielokrotnie zdobywałeś medale na Mistrzostwach Europy, jednakże konkurencja zawodników z Afryki, z Ameryki jest bardzo, bardzo mocna i jak sądzisz, czy w tym sezonie jesteś w stanie osiągnąć coś wielkiego? W sierpniu są Mistrzostwa Świata w Londynie, w 2012 roku, z tego co pamiętam, byłeś w finale. I półfinale. Półfinale. To czy tym razem jesteś się poprawić w ciągu tych 5 lat i awansować do finału, nawiązać rywalizację z najlepszymi zawodnikami na świecie, z Wajdem van Niekerkiem choćby? První, co ja tak chcę wygrać w Bělehradě, to jest to hlavně. Potom mistrzostwa świata w Londynie, dużo daleko od teraz. A uvidím. Budu se pokoušet určitě dostat do finále a běžet co nejlepší čas. No tak. Jak byś ocenił siebie jako zawodnika? Ponieważ patrząc na aspekt fizyczny, spośród pozostałych sprinterów wyróżnia ciebie to, że nie jesteś zbyt muskularny. Czy uważasz, że wytrzymałość szybkościowa to jest twój największy atut, który stwarza przewagę nad innymi zawodnikami? Nie wiem, ciężko powiedzieć. V hale určitě to, že jsem malý, je výhoda pro mě a venku je možný, že mi tam chyběla trošku délka kroku a ta výška proti ostatním, ale těžko říct. Jak obserwujecie w czasie startów na dystansie 400 metrów, to widać, że nie zwalniasz nawet w końcowej fazie i być może nie myślałeś o tym, żeby jak Juan Torena, zawodnik z lat 70. wydłużyć się do 800 metrów? Nie, to nie pro mnie, to jest moc długie a ja jestem spíše sprinter, spíš bych řekl 200-400. Nic dalszego. Życzymy Tobie powodzenia, żebyś w Belgradzie, w Serbii znowu zdobył złoty medal. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.